Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 11 już lekcji kursu programowania w języku PHP. Ostatnio poznawaliśmy tablicę i na końcu tamtego odcinka lekcji 10 powiedziałem, że poznamy jeszcze taki bardziej cywilizowany sposób wyświetlenia wszystkich wartości naraz, jeżeli zależałoby nam na wyświetleniu właśnie wszystkich wartości naraz z podanej tablicy, niż wyrzucanie tego poprzez funkcję np. vardump bądź też. Print R, którą poznawaliśmy na samym końcu. Co jeżeli chciałbym wyświetlić tutaj wszystkie wartości, jakie dana tablica przechowuje? Przygotowałem tutaj dwa sposoby wyświetlenia właśnie takich wszystkich wartości. O pierwsze jest tam, to już nam bardzo dobrze znana funkcja przepraszam, pętla for, którą poznawaliśmy w odcinku o trzech pętlach, tak, pętla for, jedna z trzech pętli, którą poznaliśmy, a następnie spróbujemy sobie wyświetlić te same wartości, ale z użyciem już innej pętli, o której jeszcze nie mówiliśmy, a mianowicie jest to w pętla for each. Zaczniemy od tej, którą już znamy, dlatego przejdźmy od razu do kodu, aby móc rozpocząć tutaj pisanie. Ja przed odcinkiem przygotowałem już taką tablicę, na której będziemy działać, aby nie tracić też czasu tutaj na komponowanie nowej tablicy, to stworzyłem tablicę pięcioelementową zawierającą pięć elementów w ten sposób poprzez funkcję array dobrze nam już znaną i naszą zmienną tablicową jest nasza zmienna tab. Jak to zrobić poprzez użycie zwykłej funkcji for, tą, którą znamy już do tej pory. No zacznijmy sobie pewnie od razu pisanie tutaj pętli for, a mianowicie tak for Otwieramy nawiasy okrągłe. Pierwsza sekcja to jest sekcja deklaracji jakichś zmiennych. Ja utworzę sobie tutaj według konwencji zmienną $i o nazwie i, której przypiszę wartość 0. 0, dlatego że indeksowanie wartości rozpoczynamy od zera tak? w tablicach indeksowanych numerycznie, czyli takiej tablicy, jaką jest ta. Dlatego do zmiennej i przypisuję sobie wartość 0. Dalej muszę postawić jakiś warunek. Jest to sekcja warunku kontynuacji pętli. Dlatego ja chcę, aby moja pętla wykonywała się tak długo, dopóki dolar i, zmienna i, jest mniejsza od. No i jaką wartość należałoby tutaj wstawić? Jak długo ma się wykonywać ta pętla? W poprzedniej lekcji, w lekcji dziesiątej, powiedziałem, jak można obliczyć ostatni indeks, jaki da się jeszcze wyświetlić, tak? jaki znajduje się jeszcze w tablicy. Powiedziałem wtedy, że indeks ostatni zawsze jest o jeden mniejszy niż ilość elementów, które znajdują się w danej tablicy. Bierze się to z tego, że ten indeks jest o jeden mniejszy, że rozpoczynamy liczenie w tablicach już od zera, tak, już 0 jest pierwszą prawidłową wartością. Stąd też, licząc ostatni indeks, dojdziemy tutaj do skutku, że jest to indeks czwarty na wartości mamy 5. Nieważne ile tych wartości by było, zawsze ta zasada działa dokładnie tak samo. Kiedy wartości jest 6, ostatnim indeksem jest 5. Kiedy wartości mamy 10, ostatnim indeksem jest indeks 9 i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też mógłbym tutaj wstawić na sztywno wartość 5, bo wiemy, że zmienna i tej piątki nikt by nie osiągnęła. Tak, Warunkiem kondylacji pęty jest tutaj zmienna i mniejsza od 5. Ale takie wstawianie tutaj na sztywno wartości w tym przypadku ok, zadziała, ale to nie jest najlepsza i najbardziej rozsądna droga, jaką należałoby tutaj wybrać. Jest pewna funkcja, która pozwala dynamicznie sprawdzić, jak w danym momencie jest duża tablica. Bo jeżeli tą tablicę byśmy przypisali tej zmiennej zupełnie nową tablicę, jakąś inną tablicę, dali tutaj więcej indeksów, albo co gorsza mniej, to, to okazałoby się nagle, że taki indeks nie występuje i, i próbujemy wyświetlić indeks, który nie, nie występuje, to nam generuje błąd, bądź też wyświetlamy niepełną listę, niepełną tablicę, nie wszystkich elementów. Dlatego też tą wartość najlepiej jest tutaj uzależnić od pewnej funkcji, która jest w stanie nam określić długość tej tablicy w danym momencie. Może wyświetlmy sobie od razu tą funkcję i jej wartość, którą ona zwraca, zanim użyjemy tutaj w tej pętli for. Za chwilę do tej pętli for tutaj wrócimy, aby nie generowało nam to błędu, niech to będzie traktowane jako komentarz chwilowo, a funkcja ta, o której tutaj mówię, nazywa się Count. Count na język polski w taki sposób pisany oznacza tyle co policz. To na język polski oznacza tak naprawdę tyle co zlicz, policz, czyli to naprawdę liczy nam ilość elementów, które w naszej tablicy występują. Jej jako argument w nawiasach okrągłych wysyłamy nazwę naszej tablicy, której Wielkość chcemy zliczyć, obliczyć, ustalić. Jest u nas to oczywiście tablica o nazwie tab. Zobaczmy, jaka wartość zostanie tutaj zwrócona. Mówiłem już, ile tych elementów tej tablicy się znajduje. Jest ich 5 dokładnie. Zobaczmy, jaka wartość wyświetli się pod pętlą For, i znajduje się tutaj wartość faktycznie 5. Kiedy usunę tutaj jakiś jeden element, Ola na chwilę stąd zniknie, ta wartość funkcji Kant dynamicznie się tutaj zmieni na wartość 4. Za każdym razem, kiedy zmodyfikujemy tylko naszą zmienną tab. Przywrócę teraz tą wartość OLA. Wiemy, że to faktycznie funkcja count prawidłowo liczy te wartości. Ja tutaj zakomentuję, aby została, ale nie wyświetlała już więcej tej piątki. Odkomentuję natomiast PENT4 i dokończę ją w taki sposób, że zamiast na sztywno tutaj właśnie wstawiać tą wartość 5, ponieważ wiemy, że to działa, ale jest raczej źle to używamy zamiast tego właśnie funkcji w tym miejscu po raz kolejny count i tutaj wstawiamy naszą zmienną tab. No i jeszcze sekcja, co ma się dziać z każdym obiektem takiej pętli. Oczywiście chcemy skakać po indeksie z dokładnością co je, do jednego, czyli świetnie nam się tutaj sprawdzi operator inkrementacji, który mówiłem, że swoje duże zastosowanie znajduje w przypadku pętli łącznie z tablicami. W zastosowaniu pętli połączonych z tablicami on świetnie uzupełnia nam właśnie możliwość przejścia indeksu. Każdego, bez omijania po prostu żadnego, tak? Funkcja tutaj inkrementacji, jak gdyby operator inkrementacji. Otwórzmy teraz nawiasy klamrowe stanowiące ciało tej pętli i po prostu to, co nam pozostaje, to wyświetlać indeks po indeksie spod naszej tablicy o nazwie tab. Więc to zróbmy z użyciem właśnie procedury echo. Wyświetlmy za każdym razem wartość naszej zmiennej tab, tak więc odwołujemy się $tab o konkretnym indeksie, a indeksem tutaj jest zmienna i, bo to ona iteruje nam od do wartości mniejszej niż count, zwrócenie po prostu długości tej tablicy, tak? Myślę, że to jest tutaj zrozumiałe. Średnik na końcu tej operacji, tej instrukcji, oddzielenie tego jeszcze nową linijką poprzez wyświetlenie, tak naprawdę wysłanie językowi HTML znacznika break, czyli br i zobaczmy, czy wszystkie pięć wartości z tablicy po przekładarki przeklądarki nam się tutaj wyświetlą. Faktycznie, wszystkie wartości tutaj się wyświetlają. Kolejność również jest zgodna, począwszy od pierwszego elementu, kończywszy na elemencie o wartości ola. Wszystkie pięć wartości tutaj jak najbardziej prawidłowo nam się tutaj wyświetlają i jest to dobrze nam już znana do tej pory Pentafor po prostu z zastosowaniem takiego przyjaznego triku z użyciem funkcji count, czyli ta wartość zawsze tutaj zostanie obliczona w locie dynamicznie, można by tak powiedzieć. Dobra, i to jest jeden ze sposobów. Natomiast jak gdyby z pomocą z takim uproszczeniem, aby tą pętlę for zapisać jeszcze prościej, przychodzi nam wariacja, można by powiedzieć pętli for, ponieważ pętla nazywa się for each. Czyli jak gdyby też, też przejść przez też również tutaj pętla for, ale słówko each, ten człon each tutaj oznacza jeszcze dy dla każdego. Z języka angielskiego to słówko each oznacza tutaj tyle co dla każdego. Czyli jak gdyby przejść przez każdy, tak luźno tłumacząc na język polski, bo oczywiście języka angielskiego w przypadku programowania nigdy jeden do jeden nie przekładamy na język polski, ale staram się podać tutaj jak najbardziej adekwatne nazwy do tego, co dana operacja, instrukcja w tym przypadku pętla for each robi, tak? Dla każdego. Mówimy, że pętla ma wykonać dla każdego elementu tablicy daną funkcjonalność, daną operację. Zacznijmy sobie pisanie już tej funkcji for each. Ona tutaj posiada swoją własną nazwę for each, właśnie wypisaną powyżej, tylko pisana z małych liter. W tym przypadku też otwieramy nawiasy okrągłe. Natomiast taka największa nowość tej pętli for each, ona jako jedyna nie posiada do końca swojego warunku kontynuacji pętli. Warunkiem kontynuacji tej pętli for each jest Jakikolwiek jeszcze chociaż jeden element pozostały na tablicy do wyświetlenia. Pentlafolit zawsze wyświetla wszystkie elementy, które w naszej tablicy się znajdują, i zakończy swoją pracę dopiero, kiedy nie napotka już dalej żadnego elementu. A u nas ostatnim elementem jest po prostu ten element OLA. Tak więc ta pentlafolit nie posiada takiego jak gdyby predefiniowanego warunku, tak, jak długo ta pętla ma się wykonywać. Jedyne co tutaj podajemy, to podajemy po której z tych tablic właśnie chcielibyśmy iterować. U nas tablicy nazywa się. Tab. Tak, więc ja podaję tutaj tab, ale też to nie jest koniec, ponieważ my jak gdyby wyciągamy, ta pętla właśnie mówiła nam for each, czyli dla każdego elementu, my jak gdyby ten każdy element po kolei wyciągamy, a tego musimy nadać mu jeszcze jakąś tymczasową nazwę zmiennej. Powiedzmy, użyję tutaj konwencji, często konwencją jest nazywanie tego pojedynczego elementu właśnie słówkiem element na język angielski które tłumaczymy jako właśnie item, czyli nazywanie tak naprawdę to zmienną item po słówku as, tak jak widzicie tutaj. Pomiędzy tym występuje właśnie słówko as, czyli jak gdyby nasza tablica zmienna tab ma występować każdy jej element jako w postaci, czyli słówko as oznacza jako w postaci, jako item, jako zmienna dolar item. I teraz otwieramy nawiasę tutaj klamrowe. Odwołujemy się właśnie do tej zmiennej item, ponieważ to ona wyciąga element po elemencie spod tej tablicy tab. Tak? Ta szufladka po szufladce, ja to mówiłem w lekcji poprzedniej, w lekcji dziesiątej. Tak więc możemy sobie tutaj bardzo prosto użyć procedury echo i wysłać tutaj wartość zmiennej item. Nic więcej nie należy, nie, nie potrzeba tutaj robić, aby wyświetlić wszystkie wartości. Ja dodam tutaj jeszcze tylko dodatkowego breaka, aby każdy element znajdował się w swojej oddzielnej nowej linii. I zobaczmy rezultat na ekranie przeglądarki, czy to wszystko działa, i pętla FOR i jak najbardziej zwraca, zwraca dokładnie takie same wyniki jak pętla FOR, no bo w zasadzie miały działać dokładnie tak samo. Więc zarówno jak i pierwsza pętla, jak i druga robi to samo, jednak. Patrząc z strony kodu, faktycznie ta pętla Forage, zobaczcie, jak ona jest po prostu zmniejszona w swojej rozmiarze. No po prostu jest. Łatwiejsze do napisania, tak? Posiada dużo mniej elementów, niż ta tutaj rozwlekła dosyć pętla FOR. Możemy jeszcze zrobić pewną wariację tej pętli for each, a mianowicie jak widzicie, wyświetlam tylko zmienną item, a ta zmienna item przechowuje mi tak naprawdę samą wartość spod mojej tablicy, tak? bo Ania Bartek Adam Maciej, Ola to są same wartości spod mojej tablicy. Natomiast pętla Forage ma taką przydatną funkcjonalność, która pozwala nam nie tylko wyświetlać wartości spod mojej tablicy, ale a również to, co znajduje się pod indeksem, jaka jest wartość indeksa, czy też klucza, jak ja to mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzedniej lekcji. Aby to zrobić, za słówkiem as, ale przed zmienną item, podajemy jeszcze wartość taką jak, po prostu deklarujemy jeszcze jedną nową zmienną. Tutaj oczywiście możemy ją sobie zadeklarować pod dowolną nazwą zmienną, jaką byśmy tylko chcieli, jednak taką konwencją jest użycie tutaj słówka K, czyli na język polski K tłumaczymy jako właśnie klucz, którego tak często używałem. Czyli stawiamy tutaj jeszcze jedną nazwę zmiennej. K. i tutaj podobnie w przypadku tablic asocjacyjnych wskazujemy, że to ma wskazywać na wartość o nazwie, no tutaj jest item, konwencją, czasami widzi się jeszcze, że zmienia się to na wartość po prostu value, słówko value oznacza właśnie tyle co wartość na język polski, no i tutaj oczywiście też to byśmy zmienili na value, tak? Czyli taką konwencją jest po prostu stosowanie takich nazw k value właśnie z tym operatorem powiedzmy strzałki, oczywiście to jest tylko konwencja tych dwóch nazw zmiennych, można tutaj sobie stosować to, co się chce. Ważny jest tutaj po prostu ten zapis nazwy zmiennej ze wskazaniem, przez operator równa się nawias ostry w prawą stronę na wartość. Więc teraz w każdym obiegu intermenti foliage mamy nie tylko dostęp do wartości, która tam się znajduje, Maciej, Ola, Bartek i tak dalej, przez value, ale również do nowej zmiennej, którą zadeklarowaliśmy tutaj jako key, która przechowuje właśnie ten nasz klucz, czyli inaczej, innymi słowy, ten nasz indeks pod tablicy. Wyświetlmy sobie więc obydwie te wartości naraz. Dodam więc tutaj cudzysłowia, tak aby wyświetlić wartość value, ale również Key w jednej linijce oddzielone na przykład takim zwykłym myślnikiem. I zobaczmy, czy zarówno kluczek i wartość nam się wyświetli w przypadku penty for ctrl f5 odświeżenie przeglądarki i faktycznie widzimy indeksy, ponieważ jest to tablica indeksowana numerycznie. Widzimy tutaj indeksy numeryczne począwszy od zera, kończywszy na indeksie czwartym. Każda wartość uzyskała swój indywidualny indeks. No może w przypadku tych tablic Indeksowanych numerycznie nie ma takiego większego sensu. Co prawda, możemy sobie wyliczać ile tych wartości na przykład jest, tak, ale w przypadku takich tablic zadeklarowanych asocjacyjnie to wygląda już znacznie lepiej. Ja teraz na szybko sobie taką tablicę asocjacyjną utworzę. Na przykład wartości o kluczu 1. Podam wartość 1, tym razem integer numeryczna wartość, a wartości o indeksie tu, o kluczu tu, podam wartość 2. Taka krótka dwuelementowa tablica, tak aby szybko tylko to pokazać. Jedyna zmiana jaką w przypadku tablicy forage musimy wprowadzić, to tak naprawdę przy dek tutaj, Nawiasach okrągły, zmienić wartość zmiennej tab na tab 2 i zobaczmy, co teraz wyświetli nasza pętla for each. I widzimy, że wyświetla faktycznie indeks, który teraz jest ciągiem znaków string, czyli 1, i wartość, która jej odpowiada, czyli wartość liczbowa 1, i również tu, jak i jej wartość, wartość 2. Dobra, i to tak naprawdę było tyle na temat nowo wprowadzonej tutaj pętli, jaką jest pętla for each oraz takie uzupełnienie na temat pętli for, dalsze uzupełnienie tematu tablic. I to tak naprawdę było już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja po raz kolejny serdecznie dziękuję Ci za uwagę, liczę standardowo na łapki, komentarze oraz subskrypcję kanału oraz liczę na, że widzimy się po prostu w trakcie kolejnych lekcji kursu języka PHP na moim kanale. Cześć i do usłyszenia!